chcę wygłosić takie poselstwo w tej chwili, które wiem, że jestem przynaglana do tego, żeby je wygłosić. I to poselstwo będzie z takiej jakby serii Obalamy mity. Była taka kiedyś w telewizji, były takie odcinki, tak, Obalamy mity, nie? Że coś ludzie przyjęli za prawdę, a teraz oni w tym odcinku pokazywali, że to nie jest prawda. I obalali mity, tak? Pogromcy mitów. Więc tak, pogromcy mitów. Więc my teraz tutaj obalamy mit, że Bóg ma dla ciebie prawo. Obalamy ten mit, tak? I teraz powiem wam, dlaczego obalam wam ten mit. Dlatego, że Bożym planem dla całej ludzkości jest Jezus. Tylko to jest cały plan. Teraz w Jezusie mamy wszystko, tak? Mamy zbawienie, uzdrowienie, wolność, pomyślność, siłę. To dzisiaj wszystko ogłaszaliśmy. Więc każdy. Chrystus jest w nas nadzieja chwały, tak? I nie ma innego planu dla człowieka jak, po pierwsze, żeby cała ludzkość przyjęła zbawienie w Jezusie, czyli to jest tak jakby pierwszy punkt, a potem ci, co przyjęli zbawienie w Jezusie, żeby kroczyli z Jezusem, tak? Żeby byli Jego uczniami i żeby teraz myśleli jak Jezus, mówili jak Jezus, tak? Zachowywali się jak Jezus. Więc jedyną Bożą, Bożym planem jest to, że jak ty będziesz chodził w Jezusie i chodził w Jego prawdzie, to ty będziesz po prostu czynił to, co masz czynić. Jezus jest jedyną odpowiedzią, jedyną odpowiedzią. Nie ma żadnej innej odpowiedzi. I teraz, jeśli zatrzymamy się nad tym, że Bóg ma dla nas jakiś szczególny plan, a w tym wszystkim w ogóle nie będzie prawdy, która będzie wpłynęła z Jezusa, to my w ogóle będziemy sobie jakieś życzeniowe mrzonki tworzyć w głowie. Bóg będzie wkładał nam pragnienie, w Jezusie będzie nam wkładał pragnienie, tak? Więc jakby całe nasze życie ma polegać na tym, że mamy zgłębiać Jezusa. Kiedy to w ogóle zrozumiemy i zaczniemy to wprowadzać w życie, to zaczniemy rozumieć Boży plan do naszego życia. Bo nic nie wyniknie bez pragnienia, tak? A pragnienie może się zrodzić też tylko w Jezusie. Zobaczcie, ja kilka takich rzeczy wyłapałam, że kiedy każdy z Bożych mężów, nie? Mówimy, Bóg go powołał do tego, Bóg go powołał do tego, Bóg go powołał do tamtego. Czy to Dawid, czy to Abraham, czy to Mojżesz, nie? Ale oni musieli na samym początku przyjąć prawdę i dać się poprowadzić. Każdy z nich przeszedł drogę. To nie było tak, czekam na Boży plan, Boże powiedz mi, jaki jest plan do mojego życia. Tylko każdy z nich szedł tą drogą, a Bóg z nim współdziałał ku dobremu. Dawid najpierw był namaszczony na króla, ale zanim zasiadł na tronie, to trochę czasu minęło. Mojżesz, zanim wyprowadził Izrael z Egiptu, to 40 lat minęło, zanim był gdzieś tam na ziemi obcej, tak? Bo się z Midianitką w ogóle ożenił, co mu zarzucali potem, tak? Mieliśmy Gedeona i teraz Gedeon był człowiekiem lękliwym. Przychodzi do jego anioł i mówi, mężu Boży, tak? A Bóg do każdego z nas mówi, nie bój się, tylko wierz. To jest cały Boży plan. Nie bój się, tylko wierz. Kiedy stoimy i nic nie robimy, tak? Kiedy stoimy i nic nie robimy, bo czekamy. Ja nie wiem, czy ja mam być... czy ja jestem powołany do modlitwy, czy jestem powołany do ewangelizacji, czy jestem powołany do tego, czy jestem powołany do tamtego, nie? I ty wtedy takim jesteś w zamieszaniu w ogóle, kiedy stoimy i nic nie robimy w ogóle, to w ogóle się mijamy z Bożym planem. I czekamy na jakiś głos, czekamy na proroka, nie wiem na co czekamy, ale duch proroka jest w nas. A Słowo Boże wyraźnie mówi, że wszystko, co robisz bez przekonania, jest grzechem. Tylko czasami usprawiedliwiasz się swoje lęki tym, że nie masz przekonania do czegoś. Swoje lęki.
Jedynym wrogiem jest lęk do poznawania prawdy i wprowadzania prawdy w swoje życie. Jest lęk. I w Bogu wiemy, że jest rozwój, tak? Jest rozwój. Więc my teraz widzimy, jeśli dalej chodzisz jak dziecko, mówisz jak dziecko, a nie rozwijasz się w mowie, to stanąłeś w miejscu albo się cofasz. Bo kiedy byłem jak dziecię, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię. Ale Bóg mówi, że masz teraz stać się młodzieńcem, a potem masz się stać tym dojrzałym ojcem, tak? Droga nasza prowadzi do ojcostwa. Do ojcostwa, ażebyś się zajął potem dziećmi. Więc kiedy zatrzymujesz się na dziecięcej mowie, do mnie przyszło tak, że kiedy dzieci są małe, to kiedyś, według tych starych, że tak powiem, metod wychowawczych, to się do dzieci bardzo ciumkało, tak? I zamiast mówić do nich wyraźnie, to się mówiło do nich ich językiem i się im zniekształcało mowę. A do dzieci mówi się wyraźnie, mówi się językiem dorosłym, po to, żeby oni poznali język dorosły, tak? Bo inaczej się nie rozwiną. Czyli w Bogu jest rozwój i ty musisz patrzeć, czy ty się w Bogu rozwijasz w ogóle. To jest Boży plan. Który rodzic chciałby, żeby się jego dziecko nie rozwijało? No który? Dlatego ja gromię w ogóle wszelki niedorozwój duchowy. Ja gromię wszelki niedorozwój duchowy, bo my się mamy rozwijać w imieniu Jezusa Chrystusa. Nasza mowa ma być dojrzała, a poznanie głębokie. Jak coś widzisz, pytaj się od razu Ducha Świętego, co to oznacza. Objawiaj mi Duchu Święty. A Duch Święty nie objawi ci, jeśli nie znasz Jego Słowa. Bo będziesz miał przekrzywiony obraz. Będziesz widział wszystko w krzywym zwierciadle, tak? A ty masz widzieć jasno i wyraźnie. Pytać się Ducha Świętego, bo kiedy wołasz i pytasz, to On się odpowiada. I mamy się w tym ćwiczyć, i mamy się w tym doskonalić. Jak są szkoły zawodowe, tak? W szkołach zawodowych są praktyki, które przyuczają do zawodu, tak? I trzeba ileś godzin praktyk, tak? Jest tam fryzjerstwo, musisz iść jako praktykant i ciąć pod okiem mistrza, tak? Więc jak nie praktykujesz, to będziesz ciągle stał na jednym poziomie. Mamy praktykować, tak? Mamy nie bać się błędu w ogóle, ale mamy praktykować i się w tym rozwijać. Rozwijać się w jego darach, bo on daje dary po to, żeby się w nich rozwijać, tak? Więc to jest Boży plan. Cały czas. Jego rozwój, poznawanie Pana, zgłębianie Jego słowa. Jezus, jest wyraźnie napisane, że On wzrastał w mądrości, ale tak jak widzimy, w posłuszeństwie swoim rodzicom wzrastał, tak? Aż przyszedł moment, że to był ten moment, w którym On się miał ujawnić światu, ale wzrastał w mądrości, w poznawaniu pism. Bo mając 12 lat poszedł do synagogi i On tam rozprawiał z uczonymi w piśmie. Czyli on tego czasu nie marnował, on wzrastał. I to jest dla nas przykład, tak? Bo mamy też przykład z Jezusa, jak Jezus wzrastał, tak? I ja ostatnio czytałam o Nehemiaszu, jak odbudowywał mury Jerozolimy. I wiecie, Nehemiasz, on był, on nie był w Jerozolimie. On był na pałacach u króla, ale który nie był, był jakby wrogiem Jerozolimy, tak? I słuchajcie, i kiedy doszły do niego wieści, ale to przyszło pragnienie do jego serca. Do jego serca najpierw przyszło pragnienie. Doszły do niego wieści, że Jerozolima jest cała w gruzach. To przyszło takie przygnębienie, że król to zobaczył. To wiecie, to się wyrysowało aż na jego twarzy. I
I on mówi, wow, czemu to jesteś taki przygnębiony? On mówi, jak mam nie być przygnębiony, jak Jerozolima należy bluza. Gdyby on nie miał tego pragnienia i gdyby on nie miał tego serca do odbudowania murów Jerozolimy, to on nie miałby drogi. A tak okazało się, że król okazał mu łaskę, dał mu listy, wypuścił go, żeby on mógł jechać i odbudować mury Jerozolimy. I kiedy on pojechał, aby odbudować te mury Jerozolimy, to wiecie co, on nie krzyczał. Ja chcę odbudować mury Jerozolimy, słuchajcie, tutaj mam taką przychylność, tutaj mam listy od królów i tak dalej. Tylko on jak przyjechał do Jerozolimy, to w nocy poszedł i sprawdził te mury najpierw sam. W nocy. I to jest potem napisane, a później, gdzie jest taki tutaj. Dlatego tu jest mądrość potrzebna, tak? Dlatego mamy wzrastać w jego mądrości. Tu sobie wzięłam, zaznaczyłam. Dobra, nieważne, bo zaznaczyłam sobie Hiskiasza. A później, kiedy on już obmyślił i zobaczył, co trzeba naprawić, to później Bóg uprzedał ludzi i później on wyjawił swój plan reszcie, tak? Więc nie wszystko się od razu mówi. Niech to wzrasta w twoim sercu. Niech to według twojego pragnienia, że tak powiem, rośnie, a ty wzrastaj w mądrości, w poznawaniu Pana. I przyjdzie moment, że zostanie to, że tak powiem, ujrzy to światło dzienne i wtedy dostaniesz strategię, bo on dostał strategię potem. Jak odbudować te mury? Jest napisane, kto do niego przyszedł, z kim on budował, jak budował. On cały czas dostawał strategię i były na to oczywiście, byli ludzie, byli wrogowie, którzy chcieli mu ten plan zepsuć, którzy chcieli mu to w tym przeszkodzić, to unicestwić. Ale on się trzymał swojej strategii. On wiedział, po co on tu jest, on wiedział, co on ma zrobić i on wręcz, wiecie, on wręcz, jak widział, że ktoś niedbale przykłada ręce, to wręcz podchodził, tam jest napisane, i szarpał go za brodę. O. Taki był gorliwy, rozumiecie? Taki był gorliwy do wykonania tego dzieła. I ja patrzę, wiecie co, ja patrzę też na Jezusa, który był prawdą, który był prawdą i który cały czas chodził w prawdzie, tak? Bo był prawdą, więc chodził w prawdzie. Teraz patrzę na Jezusa, kiedy Piotr do niego przyszedł i powiedział do niego, to się nie stanie, przepowiadał proroctwo, co z nim będzie. On mówi, to się nie stanie, on mówi, idź przed szatanem. On nie patrzył więź duszy Piotr tego, tylko powiedział, zamknij usta w ogóle, co ty mówisz? Wiecie, ja wam powiem, my często w duchu humanizmu boimy się powiedzieć prawdę. Boimy się powiedzieć prawdę w duchu humanizmu. To nie chodzi o to, żeby kogoś tą prawdą uderzyć, bo my nie uderzamy prawdą. Ale ta prawda musi być uwolniona, żeby dać życie. Ona daje życie, tak? Co powiedział Jezus? Jestem drogą, prawdą i życiem. Drogą, prawdą i życiem. Kiedy my w tej prawdzie kroczymy, to ona zawsze przyniesie życie. A tu humanizm będzie nam wykrzywiał wszystko, żeby to zrobić tak, a tak, a tak. I to jest już domieszka. Więc my mamy, my w ogóle, wiecie, my decydujemy w swoich sercach, czy my się dajemy poprowadzić tej prawdzie. To my decydujemy w swoich sercach. To jest Boży plan, żeby wzrastać w prawdzie i w poznaniu Pana, bo tak mówi Słowo. Wzrastaj w prawdzie i poznaniu Pana. I chcę wszystkich zachęcić do
przesłuchania odcinka Artura. To jest trzeci odcinek o tym, jak być uczniem, jak być uczniem Jezusa. I to są cztery twarze Boga. I on mówi o czterech twarzach Boga. I on mówi, że Bóg nikomu się inaczej nie objawi. Jeśli ktoś coś do tego dodaje, to znaczy, że już dodaje. W Księdze Objawienia jest opisana postać, która ma cztery twarze. Jest to twarz lwa, twarz wołu, to jest twarz orła i twarz człowieka. I on każdej z tych twarzy przypisuje cztery odsłony Boga, że Bóg się człowiekowi odsłania właśnie poprzez te cztery twarze, które są w Księdze Objawienia. I pierwszą odsłoną jest prawda. W ogóle to jest podwalina. Z tego wszystko wypływa, tak? Czyli nie ma jakby innej odsłony Boga jak prawda. Bóg posłał, zszedł na ziemię w postaci Jezusa Chrystusa, który mówi, jeśli mnie widzicie, to Ojca widzicie, tak? I On powiedział, że On jest prawda. Więc w ogóle wszystko wypływa z prawdy. Więc to jest w ogóle pierwsza odsłona Boga, to jest prawda. Prawdę definiuje twarz lwa, tak? Bo to jest lew z pokolenia Judy. Twarz lwa, to jest prawda. I teraz mamy następną odsłonę Boga, to jest miłość. Tak? I twarzą, którą Bóg jakby reprezentuje miłość, jest człowiek. Jezus jako człowiek, tak? Położył swoje życie za człowieka. To z prawdy wyrasta miłość, z prawdy wyrasta miłość. I trzecią odsłoną Boga jest mądrość i mądrość przedstawia twarz wołu. Bóg jest mądrością, tak? Czwarta to jest moc i to jest orzeł. Prawda jest gruntem wszystkiego. Z tego wyrasta miłość, która się przejawia w mądrości i mocy. Manifestuje w mocy, tak? Jeśli mówimy, że Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, ale na mocy, to kiedy my będziemy mieli takie objawienie Boga i Jego Królestwa, to zawsze się będzie przez nas manifestowała Jego moc. Jeśli nie manifestuje moc, to znaczy, że coś jest nie tak. Więc to jest jedyny Boży plan. Jedyny. Bo kiedy będziesz poznawał Boga, wzrastał w Jego poznaniu, w Jego łasce, kiedy będziesz poznawał prawdę, a prawda Cię będzie wyzwalała, to Ty się w ogóle nie pomylisz. To Ty pójdziesz z Nim, tak? Ty dobrze odczytasz wszystko. Tu Ci dusza niczego nie dołoży, tak? Tu nie będzie żadnych jakichś wyobrażeń, takich mrzonek, tak? Ty będziesz wiedział, że to jest to, co Bóg włożył w Twoje serce i Ty za tym idziesz. I kiedy idziesz, to się już niczego nie boisz. Nie boisz. Paweł, jak mu się Jezus objawił, tak? I on w ogóle poszedł, zostawił wszystko, niczego się już potem nie bał, tak? Zaufał Bogu i wypełnił Boży plan. Rozpoznał, czego go Bóg powołał, tak? Więc nie pocieszajmy się i nie jakby, bo to jest takie humanistyczne pocieszenie, nie? Tylko mówmy prawdą do siebie, że jeśli ma Bóg dla ciebie plan, to pierwsze, co musisz zrobić, to poznać Jezusa, to iść, dać się poprowadzić, tak jak Jezus, tak? Iść tą drogą, a wszystko inne będzie Ci oczywiście przydane. Wszystko inne będzie Ci przydane. Amen. Koniec. Amen.